Witam Was ponownie na kanale i dzisiaj przygotowałam dla Was test nowej palety od iHeart Makeup. Teraz dużą popularnością widzę, że na polskim YouTubie cieszy się ta paletka czekoladka, w której kolory są bardzo podobne co w palecie od Huda Beauty Rose Gold Edition. Natomiast ja dzisiaj mam tutaj dla Was paletę Mint Chocolate. Jest to najnowsze dziecko właśnie tej serii czekoladkowej, także jak widzicie, kolory są piękne i pewnie dla niektórych z Was skojarzą się z paletą Subculture od Anastasia Beverly Hills. I właśnie jak ja po raz pierwszy spojrzałam na tę paletę, to stwierdziłam, że tak trochę Anastasia mi zalatuje, szczególnie jeżeli chodzi o te zielone morskie kolory. Także zobaczymy, jak ta paleta sprawdzi się dzisiaj w akcji. Już w sumie wiem, których kolorów chcę użyć. Także kilka słów na temat samej palety. Nazwa Mint Chocolate. I faktycznie ta paleta pachnie tak lekko miętą, nie jest to dosyć intensywny zapach, także można zdzierżyć, ale to nie jest też również taki zapach bardzo taki nużący, wiecie, męczący. Także fajny gadżet, że pachnie. To jest oczywiście wzorowane na paletach od Too Faced, jak zresztą cała seria czekoladkowa. W samej palecie można znaleźć 16 cieni, z czego 9 z nich ma wykończenie bardziej błyszczące, a reszta są to maty. Przekrój kolorystyczny, no, bardzo mi się podoba, ponieważ są to takie kolory dosyć zróżnicowane. Niektóre z nich są bardziej po takiej chłodniejszej stronie, natomiast na przykład widzicie, jest tutaj też taka piękna czerwień, jest zieleń, której dzisiaj użyję. Jeżeli chodzi o samą paletę, to jej data przydatności wynosi 12 miesięcy od otwarcia. Wszystkie cienie są na bazie miki oraz talku, również tutaj znajduje się parafina, także dla osób, które mają tendencję do alergii, no raczej bym sobie tą paletę odpuściła, bo wiadomo, talk może powodować jednak reakcje alergiczne. Na dodatkowo, oczywiście jak w każdej tej paletce czekoladce, znajduje się duże lusterko oraz same pojedyncze cienie również mają całkiem niezłą gramaturę, ponieważ jest to powyżej 1 grama, a te większe to jest prawie 2,5 grama. I ostatnią taką rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, jest to cena. Tutaj zapłaciłam za nią 8,99, czyli no prawie 9 funtów, także myślę, że w Polsce ona będzie kosztowała około 40 zł, myślę, że no, tyle standardowo kosztują paletki czekoladki. Tutaj jeszcze oczywiście do paletki jest dołączona taka folijka z nazwami. Znalazłam jedną literówkę, napisali Interrupted przez jedno R, ale okej, zdarza się. Kolory, które najbardziej mi tutaj się podobają i widzę, że niektóre z nich będą to duochromy, to przede wszystkim ten kolor. On tutaj tak wygląda na taki, o, niezbyt ciekawy kolor. To taki jak dla mnie prawdziwy kolor benzyny, taki brąz z zielonymi podtonami. I jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej palecie, to to, że te dwa kolory, one na kamerze wyglądają trochę inaczej, ale jak ja się tak patrzę z bliska, to te kolory, no, są do siebie bardzo podobne, ten jest tylko tak troszkę jaśniejszy. Duży plus za te dwa cienie, ten jest o wykończeniu takim metalicznym. To jest taki kolor na przykład na całą powiekę, aby sobie zacząć makijaż, i on ma lekkie różowe w sobie podtony. Teraz myślę, że pokażę Wam kilka swatchy. Tutaj tyle mi jeszcze zostało na palcu, a tutaj są te swatchy już na dłoni. Także myślę, że do tych cieni bardziej połyskujących warto będzie użyć sobie trochę kleju do brokatu z NYXa, i to oczywiście zrobię. To jest ten kolor benzyny i widzicie, ten kolor, on jest taki nieoczywisty i się mieni. Także on jest i trochę fioletowy, i trochę brązowy, tak naprawdę bardzo ładny kolor. To jest ta zieleń, naprawdę bardzo fajna pigmentacja, i to jest taki odcień miedziany. Szkoda, że jest taki odcień miedziany, mogę pomyśleć nad czymś innym, ale pigmentacja tych kolorów jest naprawdę bardzo fajna. Tylko one się tak lekko pylą, ale to je można sobie wpracować. Także jeżeli chodzi o konsystencję, podoba mi się. Pigmentacja cieni matowych, tutaj jestem pod wrażeniem tego zielonego. Jest to odcień Poison Ivy. One się trochę pylą, tak jakby lekko kruszą, no ale są to cienie na bazie talku. I teraz jak one wyglądają? W sumie całkiem. W sumie nie wyglądają najgorzej. No ale widzicie, ta pigmentacja dalej trochę na palcu zostało. Tutaj jeszcze muszę Wam powiedzieć, że ja nie robię tych swatchy na żadnej bazie. Wiadomo, na bazie będzie to wyglądało lepiej. Także no, one są trochę mniej napigmentowane od tych cieni z połyskiem, co jest oczywiście logiczne. Tutaj jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym kolorem T,
ponieważ nie, że jest to piękny kolor, to jeszcze ta pigmentacja, no całkiem nieźle jak na cień matowy, jestem pod wrażeniem. Także słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać i zacznę sobie od oczywiście przygotowania powieki pod te kolory. I tutaj używam korektora z MAC-a w odcieniu NW15 i nakładam ten korektor aż po sam łuk brwiowy i później doklepuję palcem. I teraz ten już nałożony korektor utrwalę sobie cieniem o nazwie Confession. W przypadku takiego cienia jedyne, na czym mi zależy, to to, aby on po prostu utrwalił mi ten korektor. Także on tutaj robi to swoją robotę. I teraz pasuje mi zbudować sobie tak lekko załamanie i jako koloru transferowego użyję właśnie odcienia Tea. Na taki pędzel, który jest lekko skośny oraz puchaty. Jego właśnie zazwyczaj używam do tego celu. Także tutaj używam takich pędzli, którym no mogę zaufać po prostu. Ładny jest ten kolor, on mi tak trochę przypomina Buon Fresco od Anastasii. Pigmentacja też jest niczego sobie, widzicie, widać ten cień. I w cieniu transferowym zależy mi na to, aby on był, ale jakby tak go nie było. Także tutaj super. Bardzo mi się podoba ten kolor i myślę, że będzie on ładnie też wyglądał z połączeniu z innymi, czyli taka baza, aby później tutaj też wszystko lepiej się blendowało. I teraz, aby jeszcze bardziej podkreślić załamanie, użyję koloru Secret. To jest taki średni, ale ciepły brąz. Jego nakładam sobie tutaj bezpośrednio w załamanie. Jak widzicie, używam takiego płaskiego pędzelka, aby tutaj wszystko lepiej sobie nałożyć, aby to było bardziej precyzyjne. Ten kolor jak dla mnie tak lekko nierównomiernie wygląda, ponieważ tutaj jest go więcej niż tu. Także spróbuję go dołożyć. Ale podoba mi się to, że te cienie, widzicie, nigdzie się nie osypują. Tylko jak go nakładam w załamanie, to siedzi w załamaniu. I teraz jak mamy już coś takiego, jeszcze tam później sobie dopracuję to załamanie, to używam kleju do brokatu z NYXa, aby tu jeszcze podbić bardziej pigmentację tego zielonego cienia, którego będę używać. I póki jeszcze ten klej jest mokry, to używam tej pięknej zieleni, czyli odcieniu Revels. No i widzicie, ona tak lekko się osypuje, dlatego też warto zacząć robić ten makijaż od oka. Pigment jest całkiem niezły. Nakładam już go na ten klej, ale myślę, że mógłby być jeszcze trochę bardziej intensywny, no ponieważ już go na klej nakładam. Ale piękna jest ta zieleń, ona się tutaj jeszcze tak mieni na inne odcienie zieleni, złote tutaj. Też takie drobinki ma w sobie, także wow. Powiem wam, że ja nigdy nie miałam zielonego chyba cienia na oczach w całej mojej karierze. Jeszcze tak spróbuję trochę palcem dołożyć, ale nie, nic się. Bardziej się ten cień osypuje niż przykleja do powieki. Teraz oczywiście nie byłabym sobą, gdybym jeszcze tego tutaj załamania tak nie podbiła jeszcze takim bardziej ciepłym kolorem. I biorę sobie World Apart na taki skośny pędzelek i tutaj go aplikuję bezpośrednio w załamanie, ponieważ ten efekt mi się podoba. Wiecie, to nie jest taki cut crease, ale jednak tutaj się buduje taką głębię koloru i pasuje również jakiś ciemniejszy kolor, bo teraz jest jakby za duży kontrast pomiędzy tą zielenią a tym no, dosyć jasnym kolorem, który mam w załamaniu. I biorę ten puchaty pędzelek, którym wcześniej nakładałam cień, ten jasny brąz w załamanie, i tutaj sobie blenduję. Jestem pod wrażeniem tych cieni, bo naprawdę nie chcę mówić, że jak za taką cenę są super, ale są to cienie porządne. Takie, które no, w drogerii na pewno się wyróżniają. Na pewno te cienie są lepsze od chociażby takiej palety z Maybelline. O. Teraz szybko sobie wezmę to, co mi się osypało. I w sumie górna powieka już jest prawie gotowa. Jeszcze później muszę sobie kreskę dorysować. Ale ten zielony cień no, jest piękny, taki intensywny. I na dolną powiekę nakładam te trzy matowe kolory.
które wylądowały mi w załamaniu, z tym ostatnim, najciemniejszym, skupią się tylko tutaj, w zewnętrznym kąciku. Ale też nim tak lekko przejeżdżam, ponieważ chcę, aby tutaj ten dół był matowy, jakoś tak mi się ostatnio podoba. Także tak i zrobię. I teraz do rozświetlenia zewnętrznego kącika użyję dosyć takiego unikatowego koloru. Jest to Disturbance, czyli takie piękne żółte złoto. Ten kolor aż krzyczy, abym go sobie tutaj nałożyła, także... I spróbuję go nałożyć tą patynką, która jest dołączona. W sumie nie mam żadnego takiego małego pędzelka. O, ja wam powiem. Ten kolor będzie pięknie wyglądał jako topper dla tej zieleni. Jestem z powrotem, makijaż mam już w pełni dokończony, także listę wszystkich produktów, których użyłam, znajdziecie na dole w opisie. I teraz moja taka wstępna opinia na temat tej palety. Bardzo mi się ona podoba. Podoba mi się, jak ten makijaż mi wyszedł. Kolory ładnie się łączą, przenikają siebie nawzajem również. Bardzo mi się podoba na przykład ten żółty na tym zielonym, to jest coś takiego innego. Jeżeli chodzi o samą paletę, no to jak widzicie, jak dla mnie ona będzie bardziej nadawała się do takich makijaży wieczorowych. No chyba, że ktoś lubi sobie na przykład zaszaleć z kolorem na co dzień. No ale widzicie, te zielenie na przykład będą pięknie wyglądały. Jak dla mnie to, co ja stworzyłam, to już tak trochę podlatuje pod makijaż świąteczny, gdyby nie ta żółć. I to jest no jednak coś mocnego. Myślę, że jeżeli chodzi o pigmentację, to to, jak te cienie zachowują się na bazie, to jest takie najwięcej, co można z nich wykrzesać. Na przykład jak nałożyłam ten cień brokatowy na klej do brokatu, to on tak dalej się lekko osypywał. Zazwyczaj jak używam innych cień, to one się automatycznie przyklejają i żadnego osypywania się nie ma. I też jakoś szalenie pigmentacji tego cienia ten brokat nie podbił. Także no cóż, i tak bardzo mi się ta pigmentacja podoba, bo widzicie, nie można tak jakby przesadzić, jeżeli na przykład chodzi o cienie matowe, a jednak tutaj widać, że one są, ładnie się kolory ze sobą blendują. Jakiś plam, no według mnie się nie porobiły. Też nie ma czegoś takiego, że tutaj, gdzie się spotyka ten cień matowy z błyszczącym, żeby na przykład jakieś placki się porobiły albo ten cień nie chciał się rozeczyć. Także tutaj naprawdę wszystko jak najbardziej na plus. Jestem ciekawa oczywiście, jeżeli chodzi o trwałość, ale ta poprzednia paleta, czekoladka, mnie nie zawiodła. Także jeżeli lubicie takie dosyć ciekawe kolory i nie chcecie wydawać no dużo pieniędzy i chcecie mieć coś w swoim zbiorze kosmetyków, co naprawdę ma fajną jakość, to naprawdę wam tę paletę z czystym sercem mogę polecić. Jeżeli chodzi o to porównanie do palety Subculture, no to na pewno niektóre kolory są tutaj podobne, chociaż jakby na przykład Poison Ivy, albo tutaj ten taki odcień błękitnego oceanu. I też wydaje mi się, że taki podobny kolor, albo ten również w Subculture się znajduje, także nie chcę się tutaj wypowiadać na temat, czy jest to zamiennik, ale kolory na pewno są podobne, więc myślę, że warto spróbować. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli dobrnęliście do końca, i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, hej!